Powiem szczerze, że... No pochwal się, pochwal. Nie no, 64 centymetry, no nie wiem. To uda, mówimy o udzie cały czas. O udzie oczywiście. Maćku, w tym roku sezon startuje wyjątkowo późno, a co za tym idzie, będzie wyjątkowo intensywny. Czy ty jesteś przygotowany na tak duży wysiłek? Jestem przygotowany, ponieważ w tym sezonie zastosowałem klasyczną metodę treningową. Odrzuciłem wszystkie jednostki treningowe, a zwielokrotniłem suplementację. Także jestem dobrze napakowany. Wszystko jest w normie. I uwaga, jazda! No proszę, nie tęga mina na mecie giganta po pierwszych zawodach. Dominik, że ja się tego nie spodziewałem, no to jedna sprawa, ale czy ty się tego spodziewałeś, że będzie aż tak kiepsko? No, szczerze mówiąc, się tego nie spodziewałem, że aż tak kiepsko. No ale co, muszę to wziąć na klatę i w następnych Winter Cupach wracam mocniejszy, także następny Winter Cup w gigancie pierwsza trójka. Jaki plan naprawy? Co zrobisz, żeby być szybkim? Plan naprawy. Troszeczkę potrenuję giganta i może dołączę się do mojego brata starszego, który prowadzi grupę fisową i mnie naprawi. Nowa guma, ale umiejętności stare i to takie jak za tych najlepszych twoich startów. Dzisiaj drugie miejsce, ale no na pierwsze naprawdę trzeba by było dużo, dużo lepiej pojechać, bo Kasia Wąsek postawiła wysoko poprzeczkę. Myślę, że jesteś zadowolona z tego przyjazdu. O, jestem bardzo zadowolona. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam tak bardzo zadowolona. Dziewczyny mi wczoraj powiedziały, że Różo wyjedzie, więc z dobrym nastawieniem dzisiaj podeszłam do startu. Potrenowałaś więcej, że tak dobrze poszło? Nie, zrobiłam sobie narty. Trochę więcej slalomu trenowałam, więc liczę na to, że w slalomie będzie jeszcze lepiej. No to doskonale, tego ci życzę. Dzięki. Dziewczyna z plakatu, smutna, łzy ciekną, a to wszystko za sprawą Maliny, która po rocznej przerwie powraca na AZS Winter Cup i czwarte miejsce, co prawda poza podium, no ale od zeszłorocznej triumfatorki gigantowej nieco lepsza. Bardzo jest mi miło znów Was zobaczyć tutaj. Tęskniłam bardzo, bardzo, bardzo i cieszę się, że mogę się z Wami pościgać na nowo. Będziemy się spotykać częściej? Mam taką nadzieję, o ile moja praca na to mi pozwoli, będę na wszystkich edycjach. Kilku młodych asów, kilku starych, naprawdę doskonałych zawodników, ale jednak gigant, ty lubisz gigant, ty się dobrze w tym czujesz. Tak, dokładnie, bardzo lubię gigant, dobrze się w tym czuję, to moja na pewno czołowa konkurencja jak na razie. No i co, no tutaj tak naprawdę stawka jak na fisach, no dodatek byłby niezły. Adaś, no jak to omawiają, second is the first loser. Ty jesteś nawet third. Musisz teraz zmienić scenariusz. No muszę troszeczkę, ale tylko trochę. Zacząłeś trenować ludzi, rozpocząłeś swoje treningi. Może trzeba było pomyśleć raczej o trenowaniu siebie. Tak, to jest dobra uwaga. Tutaj po prostu chyba, nie wiem, no zły team wybrałem. Panowie mówili, że trening się nie liczy, że to wszystko jest w głowie, no i tutaj nie sprawdziło się, ale muszę się odbudować i jeszcze wrócę. No właśnie, ty jesteś znany z tego, że raczej się tutaj nie poddasz i będziesz kąsał pewnie na kolejnych eliminacjach. Nie wiem, może to już te lata, że należałoby się poddać. Zobaczymy, co czas pokaże, nie wiem, myślę, że jeszcze sezon dotrwa i będę się starał być jak najszybszy. Hela, przyzwyczaiłaś mnie, że możemy zawsze porozmawiać o twoich triumfach, zwycięstwach i doskonałej dyspozycji. Dzisiaj miejsce piąte. Powiedz, cóż to za niespodziewana zniżka formy? No, nie zawsze się wygrywa w tym sporcie. Różnie bywa. Może jakiś chwilowy spadek formy, może jakaś presja zeszłoroczna jeszcze. Zobaczymy. Mam jeszcze parę startów, więc mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. No właśnie, niektórzy mówią, że lepiej jest atakować z takiej przyczajki, nie z pozycji lidera.
No myślę, że tak, bo tak to ciąży na mnie presja zeszłoroczna. Może za wysoko sobie poprzeczkę postawiłam w zeszłym roku. Czarny koniu, tyle lat w biznesie i wszyscy czekamy na twoje zwycięstwo. Kiedy je zobaczymy? O, mam nadzieję, że już wkrótce, ale nie w gigancie. Może za jakąś godzinkę się spotkamy i będzie zwycięstwo. Slalom jest ogólnie dla ludzi z jajami, powiem tyle, a tu wszyscy mają jaja, więc wszyscy jeżdżą. Książki je? I co zrobił Mieszko, to tylko on wie. Mieszko, podobno tylko ty wiesz, co zrobiłeś, to nie bądź taki tajemniczy i podziel się z nami tą informacją. Chciałem być uczciwy i wziąłem pomiędzy nogi, dlatego nie dojechałem. Kasiu, jesteś debiutantką w zawodach AZS Winter Cup, no ale nie oszukujmy się. Wszyscy wiedzieli, że to ty jesteś tutaj dzisiaj główną faworytką do zwycięstwa. No i nie zawiodłaś. Nie możesz powiedzieć, że Winter Cup rządzi się własnymi prawami, tylko po prostu przyjechałaś, zrobiłaś to, co trzeba było. Powiedz, jak wrażenia z tego debiutu? No właśnie byłam troszkę nastraszona, że tutaj są troszkę inne czasami zasady, ale generalnie bardzo pozytywnie. Super trasa. Bardzo fajnie mi się jechało po obydwu przejazdach, nawet w drugim chyba lepiej, bo sobie obrałam taką linię bez dziur. Widziałam, że tam dziewczyny miały wcześniej trochę powpadały. Ja sobie zobaczyłam, pojechałam trochę inną linią, no i co? I się udało. Antek, ty już startujesz od kilku lat w AZS Winter Cup. Powiedz, jak ci się podobają te nowości, te udogodnienia, telebim na mecie, zegar na starcie. Jak to wpływa na odbieranie tego przez zawodników? Uważam, że są świetne, w szczególności bardzo podoba mi się pomysł wyników live, które są cały czas aktualizowane w internecie. No super się te zawody rozwijają i z roku na rok widzę, że jest coraz fajniej i coraz większa impreza się z tego robi, co jest super. Michale, zostałeś dzisiaj w swoim debiucie najlepszym debiutantem w AZS Winter Cup. Powiedz proszę, z jakimi nadziejami przyjeżdżasz na te zawody i czy będziemy cię oglądać tutaj często? Tak, mam nadzieję, że często, że będę stawał na podium, szczególnie w slalomie. W gigancie też się będę starał, ale jednak slalom to moja koronna konkurencja, co pokazałem przez ten debiut. No i myślę, że będę chciał jeździć jak najlepiej, jak najszybciej. Pracować nad gigantem. No i super impreza, bardzo mi się tu podoba. Już nie mogę doczekać następnej edycji. No, ogólnie super jest.